Witam wszystkich w drugim odcinku przygód z winylami. Dzisiaj wam pokażę w tym odcinku, jakie sobie ostatnio zakupiłem winyle. I tak, będę do kamery tutaj pokazywał. W opisie filmu będą tytuły, nie? Jakby ktoś był zainteresowany, to żeby sobie tam przesłuchać czy coś. Wklepać tam tytuł tego danego winyla na YouTubie, to będzie ten. W opisie będą wszystkie tytuły, nie? Dobra, pierwsza taka płyta. Tutaj w takim opakowaniu. Tu jest o part pierwszy. I tu mi zależało na. Znaczy part pierwszy. Part pierwszy jest tu, ale strona A, w sensie, że tu jest nagrana jedna piosenka. I tu jest strona B i są dwie nagrane. I tu mi zależało na remiksie ATB. To jest fajny kawałek, remix ATB. Aczkolwiek ta kosmonowa też jest dosyć fajna, ale najbardziej mi zależało na tym tutaj ATB, nie? Czyli ta druga piosenka na stronie B, nie? Tak to wygląda. Nie wiem, czy ten telefon to wyostrzy. No, tak jak mówię, w opisie będą normalnie ten opisy tych utworów, także tam jakby ktoś chciał zobaczyć, to bez problemu, nie? Kolejna taka płyta. Tak ona wygląda. Takie fajne ma tutaj wzorki. York Yesterday Silence. To też jest fajny przebój. Na jednej stronie piosenka jest i na drugiej stronie są dwie piosenki. I tu mi zależało na wersji ATB też. Tutaj jest na stronie B wersja ATB Mix. Fajny utwór i tu jest dalej oryginal, nie? To też jest fajny utwór tego. Bo ten Vocal Club to taki tam... no zależy kto co lubi. No i mi zależało na wersji ATB i oryginal, nie? Także to też można sobie tam wklepać na YouTubie, zobaczyć, nie? No to tak to wygląda. Teraz tak, kolejna płyta, Tukan, You When You Write The Silence, by Noemi Remix, też fajne. Tak to wygląda, o. I tak to wygląda, i tutaj jest też na jednej stronie nagrana piosenka, na drugiej stronie są dwie nagrane, nie? I mi tu zależało na wersji właśnie Noemi Remix. Silence Noemi Remix jest fajny. I wersja Extended Mix też jest dosyć fajna, czyli pierwsza, nie? No te dwie, Noemi i Extended Mix to dosyć takie fajne przeboje, także można sobie to też tam wklepać w YouTube, zobaczyć, nie? Jak to gra. Kolejna płyta. Ja tak z angielskiego to słaby jestem, więc tak niedokładnie będę to wymawiał. Stanley Here I Am, part pierwszy i part drugi. Znaczy tu jest strona A i strona B, nie? I tu mi zależało na wersji Kosmonowa. Kosmonowa Remix, to jest fajny ten remix. Polecam, można sobie też zobaczyć na tym, na YouTubie, nie? Wklepać tam, powinno być. No, a to jest taka wisienka na torcie, Schiller Ruhe. To jest moja pierwsza płyta, moja pierwsza prywatna płyta, jaką kupiłem, bo te płyty kupiłem później, nieznacznie później od tej, nie? Tą płytę kupiłem u siebie od gościa z Torunia i on tam sprzedaje dalej jeszcze te płyty winylowe w gatunku trance, także coś tam jeszcze od niego kupię. Tak mi się wydaje i to jest pierwsza płyta, od tej płyty tak naprawdę zacznie się kolekcjonowanie moich płyt winylowych, bo tam poprzedni odcinek co dodałem tam o Savage'u z dedykacją dla Ireneusza, to nie była moja płyta, to była płyta mojego taty, bo tam tata też prowadzi kolekcję płyt winylowych, więc taki tam pierwszy odcinek był nie z moją płytą. Bo tata tam bardziej w gatunku italo-disco, no ja też lubię ten gatunek, ale gatunek trance lubię bardziej, oczywiście ten trance z przełomu tam 90-tych, wczesnych 2000-tych lat,
Więc będę to kolekcjonował. I to jest tak, to jest jeden utwór, Schiller Ruhe, też bardzo fajne, polecam, można sobie na YouTube zobaczyć. Ayla Remix. 7-3 minut, Ayla Remix. To jest naprawdę fajny, fajny przebój, nie? Także powiem wam, że okładka jest naprawdę bardzo dobrze zachowana, nie jest tam zniszczona, nie płyta też dobrze gra. Także w dzisiejszym odcinku to jest wisienka na torcie, nie? To jest naprawdę, no jak dla mnie, mi się ten przebój podoba, nie? Także tak to wygląda. Będą opisy utworów w opisie, także będzie można sobie tam zobaczyć, nie? Przesłuchać. O, i tak to się prezentuje, nie? Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.